Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Symulator Policji. Moi drodzy, kolejny odcinek, kolejna część uzupełniania własnego portfela. W tym odcinku, w poprzednim odcinku już uzyskałem sobie 6000 gotówki. Oczywiście dwa kolejne dni służby, nie powiem rewiry, bo rewir był ten sam, ale dwie kolejne dni służby na ostatnim stopniu, jaki osiągnąłem, czyli na stopniu inspektora policji, gotówkę, jaką otrzymałem za jedną służbę, to jest 3000, więc udało nam się utrzaskać 6000 w poprzednim odcinku. W tym odcinku, słuchajcie, myślę, że po raz pierwszy po zakończeniu już drugiej służby, bo w tym odcinku również będę podejmował sobie dwie służby, również zarabiając tą samą ilość gotówki, tak, czyli 6000, będziemy mieli już ponad 12 tysięcy i liczę na to, że ta kwota, bo dokładnie nie pamiętam, jaka tam była cena mojego własnego samochodu, myślę, że ta kwota będzie kwotą już wystarczającą na zakup przynajmniej tego najtańszego wozu, który jest dostępny w sprzedaży. Służbę sobie od razu podjąłem, tak, czyli zmieniłem sobie mundur, jeszcze podleciliśmy sobie do naszej lodówki, płatnej lodówki, gdzie uzupełnimy sobie poziom głodu. No i słuchajcie, co mi pozostało? Pozostało mi tylko podejść pod drzwi i podjąć służbę. Poprzedni odcinek, Wschód Stara Wioska. W związku z tym podejmujemy sobie teraz odcinek na rewirze Północny Wschód Przedmieścia. Północny Wschód Przedmieścia, czyli mamy kolejny obszar do zaliczenia. Jakie będziemy mieli cele w tym obszarze, zaraz sobie zobaczymy. A cele mamy następujące: nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. No dobra, okej. Okay. Przypomnimy sobie jeszcze mapkę. Mapka wygląda na to, że mapka nie jest, słuchajcie, duża, bo mamy tylko w sumie jedną, znaczy jedną, no dwie drogi, tak, które prowadzą na północ i które prowadzą na zachód od Śródmieścia, prowadząca. No i właściwie tylko taki jeden mały rewir, w którym znajduje się miejsce, gdzie mam pełnić służbę. W poprzednim odcinku jeszcze nie dotankowałem pojazdu i w sumie dobrze się stało, że akurat tutaj jestem, w tym rewirze, z tego względu, że widzę, że na tym rewirze mam również, słuchajcie, stację benzynową. Ja sobie od razu na tą stację podjadę, bo tak jak widzicie, już poziom tego paliwa mam 30%. W związku z tym, żeby nie było niespodzianki, że ten poziom paliwa mi osiągnie poziom 0, tak? I będę musiał wezwać pomoc drogową, za co będę musiał zapłacić. Oczywiście nie ma problemu, nawet jeśli nam paliwa braknie, tylko wtedy musimy wezwać serwis, to paliwo nam, właściwie nie paliwo nam dostarczą, ale przetransportują nas bezpośrednio do punktu serwisowego najbliższego, tak? I będziemy mogli odjechać, bo to paliwo będziemy mieli uzupełnione. No ale to są jednak koszty, tak? Niestety te koszty ponosimy z własnego rachunku, zresztą to by się nie zdziwił, żeby akurat te z własnego, bo to była nasza wina, że nam tego paliwa brakło. No ale niestety nawet zwykłe tankowanie, kiedy podjeżdżamy pod stację osobiście, również pokrywamy z własnej kieszeni, co zawsze mnie w tej produkcji dziwiło. No ale to już tak jest i na to, słuchajcie, nie mamy żadnego wpływu. Dobrze. Teraz tak, tutaj chyba była ta droga w prawo. Tak, dokładnie, tu była droga w prawo. Ja tu widzę w ogóle, że w tym rewirze północny w zachód jest też sporo punktów, gdzie można coś zrobić, tak? Mamy na przykład serwis. Mamy możliwość też malowania, czyli mamy możliwość chyba zmieniania pojazdu. Z tego co pamiętam. Mamy stację benzynową. Mamy również tutaj, tu jest chyba nieprawidłowo zaparkowany pojazd. Przy okazji sobie wlepimy panu mandat. Mamy również tutaj możliwość zawitanie do restauracji lokalnej. No i dokładnie, mandacik jest prawidłowo wystawiony. Także jeszcze holowanie. Jedno zadanie będziemy mieli już z głowy. Z czterech. Oczywiście z tych zadań pośrednich. Także jeśli byśmy zapomnieli gdzieś tam podejść, tak, i ten poziom głodu byłby faktycznie niski, zawsze można do takiej restauracji sobie podejść i taki poziom nasz uzupełnić. Poziom głodu sobie uzupełnić. O właśnie, jedąc na północ. A, zapomniałem zatankować, ale za chwilkę sobie tam podjadę. Jedąc na północ jeszcze w ogóle widzę jakiś jeden punkt, nawet nie pamiętam dokładnie, co to był, słuchajcie, za punkt. Aha, słuchajcie, z tego co mi się wydaje, to najprawdopodobniej tutaj przebywa nasza
nasza matka albo ciocia, albo ktoś, z kim możemy sobie w ramach po prostu rozrywki, po zakończeniu oczywiście służby, wyjść, tak, czy tam gdzieś na kawę, czy do jakiegoś miejsca rozrywki. Nie wiem, czy w ogóle będę mógł odwiedzić moją rodzinkę podczas służby, chyba nie. Nie, nie mogę. Mimo, że jestem na służbie w tym rewirze, ja już by się prosiło, żeby odwiedzić, zobaczyć, czy wszystko w porządku. Niestety, nawet w tym celu, żeby spytać się, czy jest wszystko ok, nie mogę wejść do tego mieszkania, tak? Nie mogę zapukać, poprosić o otwarcie, nie wiem, zadzwonić. Dzwoniąc, w sumie zastanawiam się, czy ja mógłbym zadzwonić w ogóle do swojej rodzinki, ale też nie. Policja, naprawa, no niestety. No niestety, tu mam dostęp tylko do radia policyjnego, nie mam możliwości do dostępu do własnego telefonu. Dobra, osoba pomagała popełnieniu morderstwa, w związku z tym musimy podjechać. Tylko. Właśnie. Najpierw musimy podjechać na stację paliw. Już sobie tutaj włączę sygnały, żeby nie było później problemu. Znaczy problem nie będzie, tak? Tylko żebym szybko mógł jechać do celu. $15 za uzupełnienie paliwa. No niestety. W tym kraju, w którym rozgrywa się cała ta akcja, za paliwo do radiowozu służbowego, czy do motoru służbowego, płaci kierowca. Także brońcie się, słuchajcie, przed pracą w drogówce. Mogą was wysłać na piechotę, tak, żebyście tam... Gdzie ja się kieruję? Chyba z powrotem muszę jechać. Tak, z powrotem. Możecie chodzić na piechotę, tak, możecie pracować w komisariacie, ale brońcie przed jazdą. Rękami, nogami się brońcie, bo za wszystko będziecie musieli zapłacić. Za naprawę motocykla, jeśli, nie wiem, nawet to nie będzie z waszej winy, tylko będziecie próbowali zatrzymać pojazd siłą, co zostało przewidziane przez grę, za tankowanie, tak, jeśli będziecie zbyt długo jeździć. Zresztą, czy dużo jeździcie, czy nie jeździcie, i tak płacicie za tankowanie, bo tego paliwa kiedyś braknie, tak? Nawet jeśli jeździcie tylko na wezwania. I wszystko pod względem takim, no, prawnym jest w porządku, jeśli chodzi o waszą służbę. Nie obijacie się, nie jeździcie za własnymi sprawami, tak, tylko pełnicie służbę i tak za paliwo płacicie z własnej kieszeni. Dobrze, mamy punkt, gdzie znajdowała się ta osoba. Teraz pytanie jest następujące, gdzie ona dokładnie się znajduje. Nowe informacje na temat przestępcy. Ona się znajduje chyba w budynku, słuchajcie. Czy za budynkiem? Nie. Ta osoba będzie znajdowała się w budynku. Tu jeszcze widzę, mi się włączyły. Włączyły mi się światło awaryjne. Dobra. Nie ma co kombinować. Pytanie teraz, gdzie mam się tutaj dostać? W sumie wiecie co, pierwszy raz w ogóle spotykam się tutaj z taką sytuacją. Tu chyba mam te drzwi. No tak mi się wydaje. Tu w ogóle mogę wejść? Mogę. To jest ciekawe. Mogę wejść, ale w sumie tutaj nic nie ma. Tutaj jedyne drzwi, które mam, to mam w środku i najprawdopodobniej to będą te drzwi. Poprosimy o otwarcie. Potrzebujesz nakazu. No i właśnie, słuchajcie. I teraz generalnie, żebym to zadanie mógł zaliczyć, to bym musiał tak, wrócić na komisariat, wziąć nakaz i przyjechać z nakazem. A jeśli ta osoba faktycznie jest zgłoszenie, że popełniła morderstwo, to ja nie powinienem się w żaden sposób zastanawiać. Wow! Wow, 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 wow! Co jest grane? Minus 500 punktów? Za co? Za co? Przecież człowiek ewidentnie do mnie celował. Moi drodzy, człowiek ewidentnie do mnie celował. Dlaczego ja dostałem 500 punktów? No to powiem wam szczerze, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Zostałem ukarany $500 kary dostałem za to, że do niego strzelałem, kiedy on do mnie wymierzył, ale przecież on, kurczę, do mnie mierzył, tak? Rewidujemy. W rewizji wszystko jest w porządku, ale on celował.
Wiecie co? Czy to zadanie jest zaliczone? Nie, nie jest zaliczone. Wydaje mi się, że ja mam prawo aresztować. Całkiem możliwe, że już ta gra mnie zaskoczyła teraz, powiem szczerze. Pytanie, czy będzie to ta osoba? Tak, ta osoba. Przestępcę mniej, plus 50. Ale pytanie, dlaczego? No, ja wyważyłem drzwi, tak? No, okej, ja mogłem dostać karę za wyważenie drzwi, bo regulaminowo powinienem jechać na Śródmieście i poprosić o możliwość uzyskania nakazu. No, ale mimo wszystko, jeśli już ważyłem te drzwi, to za drzwi tak, ale dlaczego dostałem minus 500 za to, żeby się upewnić, do kogo strzela? I się upewniłem. Ja nawet się upewnić nie musiałem, wiedziałem, że ten koleś do mnie mierzy, tak? Więc tu wydaje mi się, że to nie powinno być żadnego powodu, dla którego zostałem ukarany. Zostałem ukarany 500 punktami doświadczenia, tak? Za to, że kurczę strzeliłem do kogoś, który do mnie mierzył, no. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, to jest naprawdę szczyt, słuchajcie, chamstwa. To już jest, moi drodzy, szczyt chamstwa i pod tym względem ja się z taką decyzją nie zgadzam. Ja będę się od tej decyzji odwoływał. Oczywiście, tak mówię, w przenosie odwoływał, tak, bo to nie ma możliwości odwołania w tej grze. Ale no jeśli faktycznie by tak było w realu, to ja się będę ze względu na okoliczności odwoływał. Moi drodzy, ja mam wezwanie praktycznie na miejsce, w którym jestem. Gdzie się znajduje osoba, którą mam zatrzymać? Teraz to jest zadanie... Posiadanie narkotyków. Ten typ, jak mi się taki wydaje... Wydaje niewyraźny. Zrewidujemy. Broń. O, proszę bardzo. Pytanie, czy to będzie ta osoba. Mamy broń, ale czy to jest ta osoba, która jest zamieszana w narkotyki? Nie. Jednego przestępcę mniej, ale nie jest to ta osoba. Ona się kieruje w tą stronę. Okej, okay, czyli to będzie któryś z tych pacjentów. Nie mam wątpliwości. Sprawdzimy. Wszystko w porządku. Nie, to najprawdopodobniej będzie ten czarny koleś, bo on się tutaj nam ewidentnie przemieszcza. Zrewiduj. Nie, to też nie. No to kurczę, co? W takim razie. This is the police. Ta pani? Już to zrobiłem. Nie, no przecież rewidowałem tą panią. No to co jest grane? Co jest grane? Tu nikogo jeszcze więcej nie widzę. Ewentualnie... A, chyba, że ten pacjent. Let me see your hands. Chyba, że ten pacjent, jeszcze po drugiej stronie ulicy, bo w sumie... Zrewiduj. Nie no, w porządku jest. W porządku jest. Czy tu ktoś jeszcze szedł tą drogą? Nie. Ewentualnie myślę, czy... Stay where you are. Tu jeszcze mam jednego klienta. Czy to gdzieś nie jest znowu klient... Poszukiwany, proszę bardzo. Mamy poszukiwanego, ale pytanie, czy to jestem poszukiwany? Chyba to nie jestem poszukiwany. No nie, to jeszcze nie jest zakończenie misji. To wygląda tak, jakby znowu klient był gdzieś w budynku. Słuchajcie. Tak to wygląda, jakby klient znowu był gdzieś w budynku. Poprosimy o otwarcie. Potrzebujemy nakazu. Szkoda, że nakazu nie można tutaj poprosić telefonicznie jakoś, tak? Albo ewentualnie, że nam policja przywiozła. Tu są te drzwi, w których byłem wcześniej. Ale tu nikogo nie ma. W tym budynku nikogo nie ma. Możemy już zakończyć zmianę. Dobra, wiecie co? Najwyżej dostanę za karę, ale wyważę te drzwi ponownie. Wynik minus 20. Odbiór. Mamy nowe informacje. No chyba sobie żartujecie. Nie mówcie, że to było z tyłu.
Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ja tego faceta w ogóle, słuchajcie, nie widziałem. W ogóle. Jeszcze zwierz próbuję. Skubany. Dragi są. Dobra. Słuchajcie, tyle punktów minusowych, ile dostałem teraz. I jak na ironię, dostałem je tak naprawdę wtedy, kiedy osiągnąłem już maksymalny awans, to nie dostałem dawno. To nie dostałem, słuchajcie, dawno, bo zwróćcie uwagę na to, że wywaliłem jedne drzwi, jeszcze dostałem minus 500 za to, że strzałem do kogoś, kto do mnie celował, tak, ale niż już o to. To ewidentny był błąd, tak, no to nie powinno tak być. Natomiast tu wywaliłem drugie drzwi, bo myślałem, że ten klient jest w środku, no ale niestety też się okazało, że zrobiłem to nieprawidłowo, bo centralnie mi zgłosiła, że koleś jest z tyłu, tak, ale ja go kompletnie nie widziałem. Widziałem, że tu sporo przechodzi, ale nie widziałem akurat, że klient znajduje się za budynkiem. Jeszcze mi się tak za śmietnikiem schował, że... No, zablokował się w ogóle. Trzeba najpierw od tego zacząć, że on się zablokował, bo on powinien iść do przodu, ale gra jest tak zrobiona, że niestety nie jest na tyle dopracowana, żeby osoba, która... Gdzie mam tu w ogóle teraz jechać? Wrócimy się. Żeby osoba, która ma jakąś przeszkodę, żeby tą przeszkodę mogła minąć. Jeśli by tak było, no to wtedy nie byłoby problemu, tak? Ale niestety gra nie jest na tyle dobrze wykonana, żeby brała takie coś pod uwagę. No i w związku z tym niestety taki to przyniosło skutek, że... Taki to przyniosło skutek, że no zblokował się, tak? A też ja go dokładnie... A dokładnie tam za tego śmietnika nie rozejrzałem się, nie widziałem. Bardziej stawiałem ewidentnie na tych przechodniach. Ale wiecie, co mnie jeszcze zastanawia? Zastanawia mnie to, bo zwykle, jeśli koleś celuje, bo to, że dostałem karę minus 500, no to dla mnie to jest naprawdę solidnym zaskoczeniem. Ale to, że koleś celował do mnie, zwykle strzały z mojej strony skutkowały albo tym, że ja byłem ranny, albo tym, że on zginął. Rzadko było tak, że jego aresztowałem. Jeśli on do mnie wycelował, to już go ściągnąłem. Natomiast zwróćcie uwagę, że co mnie dziwi. Dziwi mnie to, że w tej produkcji, tym razem, przy tej akcji, do klienta celowałem, strzeliłem dwa razy i po drugim czy trzecim strzale, już nie pamiętam dokładnie tego, to był drugi albo trzeci strzał. Przy drugim albo trzecim strzale klient zaczął się poddawać. Poddał się. Po prostu się poddał. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Czy ta gra ma coś w sobie, podobnie jak w przypadku Gears of War 4, że w momencie, kiedy strzelimy w rękę, czy na przykład jakiś taki newralgiczny punkt podejrzanemu, ten podejrzany może puścić broń? Z tym nie spotkałem się jeszcze nigdy w tej rozgrywce. Mimo, że już naprawdę, tak jak widzicie, już gram sporo w tą grę, ale jednak z tym się nie spotkałem i nie mam żadnego pojęcia, dlaczego akurat tak się stało. Dwie kule oddałem, dopiero wtedy się poddał. Czy mu trafiłem w odpowiednie miejsce? Czy to kwestia jest jego morałów, tak? Niskie, wysokie morale i podejrzany poddaje się w wyniku sytuacji stresu, tego, że widzi, że może zginąć, jeśli będzie uparty. Nie mam pojęcia, jak ta gra została wykonana, no ale... Wiecie co, zastanawia mnie też, bo dostałem minus 500 punktów, ale czy to nie było też tak, że ja dostałem minus 500 punktów z tego powodu, że strzeliłem do niego wtedy, kiedy się poddał? Możliwe, żeby tak to było rozbudowane? Może i możliwe. Może i możliwe, nie ma żadnego pojęcia. Być może te dwie kule trafiły w niego, jak strzelał, tak, a trzecia na przykład, jak się poddawał i za to dostałem minus 500, bo on się poddał. To może dlatego tak to działało i dlatego zostałem obciążony taką sumą doświadczenia. No ale dobra, słuchajcie, było jak było. Jak to było dokładnie, tego się nie dowiem. Ewentualnie mogę próbować sobie przywrócić później to nagranie, tak? Zobaczyć dokładnie, ile tych kul oddałem wtedy, kiedy oberwałem sobie te 500, kiedy no, obciążono mnie tymi 500 toma, no, 500 dolarów kary, o. Znaczy, nie dolarów, 500 expa kary. Bo to było doświadczenie. Dobra, słuchajcie. Mam już sprawdzony dokładnie swój motocykl. Wiem już mniej więcej, jak wygląda kolejny pojazd. Działem sobie już naszą podstawowym samochodem. Działem sobie już tym
w drugiej wersji, takim nowocześniejszym. Działem sobie takim bardziej terenowym. Działem pojazdem nieoznakowanym. Moi drodzy, działem motocyklem i teraz zostały mi jeszcze dwa pojazdy. Został mi taki jakby Jeep, tak? Samochód. I jeszcze został mi taki pojazd już ostatni. Także tą razem zajmujemy się od razu za... Zabieramy się od razu za Jeepa. Teraz podejmiemy sobie służbę z Jeepem. Zobaczymy, jak się Jeepem podróżuje. Styl wizualny, jakie tu mamy możliwości. Taki, taki, taki. Wydaje mi się, że niebieski będzie chyba najładniejszy. Kogut policyjny, też mamy trzy możliwości. Mamy też możliwości wyboru sobie światełek. I światełka sobie chyba wybierzemy takie. O, właśnie. Takie, z tym tylko, że sprawdzimy sobie jeszcze, czy... No tak, koguta też jeszcze można zmienić. Na innego. I jeszcze możemy zmienić na takiego koguta. To też, słuchajcie, ciekawie wygląda. Każdy ten kogut jakoś wygląda specyficznie. Wiecie co, zawsze jeździłem na tym kogucie i ten układ mi się najbardziej podobał. Tu był niebieski, tu był czerwony. Zawsze mi się tak wydawało najładniejszy. Ale ja chyba teraz wezmę sobie ten inny kogut policyjny, innego typu. I też weźmiemy sobie dokładnie to samo, wybierzemy, tylko że będziemy mieli z jednej strony niebieski, z drugiej czerwony. Może to nie wygląda jakoś tak bardziej profesjonalnie, tak? A czy bardziej nie jest to jakoś, nie jest to jakiś taki wygląd dla szpanu, o, że idzie policja, tak, że piękna gra światła i tak dalej. No, ale mimo wszystko jakaś tam będzie coś innego, tak? Coś będzie innego niż zwykle miałem okazję wam pokazywać. Także weźmiemy sobie tym razem inny kogut, inny typ koguta policyjnego. Natomiast model samochodu sobie wybrałem, styl wizualny sobie wybrałem, tak, koła, właśnie, jeszcze koła mogę sobie wybrać. Dobra. Niech będą te drugie. Koła niech będą te drugie, także pojazd wybrany, no i zobaczymy sobie, co ten pojazd będzie teraz potrafił, tak? Widać teraz, że ten pojazd jest już duży, większy. Światełka sobie włączymy, oświetlenie. Wyłączymy sobie koguta. No ale sygnał dźwiękowy, słuchajcie, niewiele się różni, tak? Sygnał dźwiękowy jest praktycznie taki sam. Dobra, jedziemy zakończyć naszą służbę. Teraz, żeby zakończyć służbę, będziemy musieli się skierować gdzie? Do przodu. Do przodu i na prawo. Wyłączymy sobie jeszcze światło awaryjne, bo my się gdzieś tu włączyłem przypadkowo. No i moi drodzy, podjedziemy sobie od razu. No teraz muszę się znowu odzwyczaić od tego sterowania, bo ten motor miał naprawdę gwałtowne sterowanie, tak? Natomiast tutaj teraz ten pojazd już tak gwałtownie mi nie zakręci. Ale co nie znaczy, że jak przyspiesza, to i tak pewnie przyspiesza dość ostro, więc muszę się po prostu pilnować. Ciężko w ogóle taki pojazd zaparkować. Zwróćcie uwagę, że ten pojazd jest naprawdę długi. Od tego trzeba zacząć. Zaparkować takim pojazdem to jest naprawdę sztuka. A mnie doskwiera przemęczenie. Mnie doskwiera przemęczenie. Słuchajcie, zastanawiam się, dlaczego mnie doskwiera przemęczenie, bo w sumie to aż tak długo tej służby nie pełniłem. Nie wiem, dlaczego coś mi tutaj zaczyna... zaczynam się męczyć. Przespać się przespałem w poprzednim odcinku. Nie zwróciłem jeszcze uwagi, jaki miałem to przemęczenie, ale wydaje mi się, że nie było to aż tak tragicznie. Ale z tego, co widzę, i tak sporo czasu mi ta służba zajęła. Dobrze, nic mi nie pozostało. Teraz tylko wybrać sobie usługi, zadzwonić po taksóweczkę, tak? Centrum, Śródmieście, dom. Potwierdzamy. Potwierdzamy, słuchajcie, no i udajemy się na wymarzony odpoczynek. Jak tylko sobie odpoczniemy, od razu podejmujemy sobie drugi raz służbę w tym rewirze, żeby zdobyć naszą kolejną gotówkę. Także teraz tak, zmęczeni jesteśmy porządnie, więc nie mam wątpliwości. Śpimy 10 godzin, tak żeby się dobrze wyspać. Zregenerowani, wypoczęci, na mundur służbowy. Zmienimy sobie na ten mundur teraz drugi, tak, MVPD, bardziej oznaczony. No, myślę, że tak będę... W każdym rewirze tak raz te wybierał, tak będzie najlepiej. No i oczywiście ten sam region, czyli północny zachód, tak? Wschód to był wcześniej, tak, północny zachód przedmieścia. I ten rewir będziemy sobie po raz kolejny rozgrywać. Zobaczymy, czy teraz też zaparkowane pojazdy będziemy mieli, czy coś innego. Pijani kierowcy, okej. Pijani kierowcy, także tutaj będę musiał teraz przede wszystkim zatrzymywać pojazdy.
W związku z tym wsiadam do mojego jeepa i ewentualnie możemy albo próbować zatrzymać jakieś pojazdy, które mi próbują z... które jadą, tak? Albo gdzieś stanąć na skrzyżowaniu. Pan kierowca w ogóle nie... kwapi się, żeby się zatrzymać. Ewidentnie widać, że zbiega z miejsca zdarzenia. Jednocześnie próbując wymieniać inne pojazdy, w związku z tym będę musiał zadziałać równie agresywnie. No i co? Wysiądzie? Wysiądzie? Będzie uciekał, czy będzie próbował? Co jest z tym kierowcą? Nie chcę wysiąść. Wiecie co? To mnie właśnie zawsze zastanawia, dlaczego akurat ta gra jest tak zrobiona, że ja muszę konkretnie przywalić w ten pojazd, żeby ten pojazd się zatrzymał. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo słabe w tej produkcji. Wysiadaj, koleś. No. Dopiero jak konkretnie przywaliłem, dopiero wtedy łaskawie pan kierowca będzie chciał się zatrzymać. Od razu ucieka. Zostawił, wyrzucił broń przy sobie. Widać było, że... No, znamy powód, dlaczego uciekał. Tak, jeszcze przy okazji rewidujemy. Oczywiście użyjemy przy okazji alkomatu. Akurat alkomat jest w porządku. No, ale człowieka za posiadanie broni i za próbę ucieczki, za ryzyko wypadku, oczywiście zatrzymujemy, odwożąc go na komisariat. W międzyczasie za chwilkę sobie weźmiemy holowanie, ale zanim to zrobimy, przy okazji już... Aha! Dobra, słuchajcie, nie o to mi chodziło, żeby wysiadł z tego pojazdu, bo chodziło mi tylko o to, żeby go sprawdzić, ale dobra, nic nie szkodzi. Tutaj puszczam pana kierowcę wolno. W sumie przy okazji dowiedziałem się, że można również... Można również na kilka sposobów sprawdzić kierowców. Zobaczcie, bo możemy kliknąć klawisz E i poprosić o opuszczenie pojazdu. A mogę również, jak zatrzymam pojazd, ale muszę go zatrzymać, klawiszem C. Klawiszem C mogę również poprosić pana o wyjście z pojazdu. Także jest kilka, słuchajcie, sposobów na kierowców. MVPD, stop the vehicle. Tu sprawdzimy sobie teraz kolejnego pana kierowcę, tu też jest w porządku. W związku z tym puszczamy wolno. Natomiast to, że nie mogę kierowcę wysadzić od razu, to dla mnie jest naprawdę sytuacja dość chora. Z tego względu... MVPD, stop sobie jeszcze tam panią sprawdzimy. O, a pani czemu ucieka? Pani kochana! Co pani mi tu robi? Co pani mi tu kombinuje? Rewidujemy. No i kolejna pacjentka, tak? Którą tylko chciałem sprawdzić, czy jest w porządku. Dlaczego ona uciekała? Zrewidowaliśmy. Już to zrobiłeś? Dobrze, aresztujemy. No nic nam nie pozostało, tak? Próbowała uciec. Więc panią zatrzymujemy. Wzywamy... kolejny radiowóz do odprowadzenia pani. No i tyle, nic nam poza tam nie zostało. Dobra, wzywamy sobie, słuchajcie, oczywiście teraz holowanie. Te wszystkie pojazdy, które zostały zatrzymane, będziemy musieli odholować. No a my już na spokojnie możemy teraz z miejsca zdarzenia odjechać. Ja to, jeśli faktycznie jest taka sytuacja, że klient na przykład gdzieś mi się zatrzymał, tak? Jest taka sytuacja, że mi się zatrzymał, przykładowo... Co ona robi? Kolejna, która ucieka! Ja w to nie wierzę. Co się z tymi ludźmi, słuchajcie, dzieje? Kolejna klientka, która zaczyna mi zwiewać. Nie wierzę w nią. Muszę przyznać, że kobieta ma... ma werwę. Ma werwę. Ledwie co odjechałem już od razu... No ja chciałem odjechać, nawet jej nie zatrzymywałem, tak? Nawet nie zatrzymywałem, a kobietka mi wysiada z wozu i zaczyna uciekać, no. Albo ci ludzie są dosyć zestresowani. Albo nie mam pojęcia, dlaczego oni się tak zachowują. Czy ja wyglądam tak strasznie? Młoda kobietka, przystojny policjant, zamiast zagadać, tak? Zainteresować się. A jestem kawalerem chyba. Nie zauważyłem w ogóle, żebym miał jakąś żonę w tej produkcji, także wydaje mi się, że jestem kawalerem. A kobieta mi tu bierze nogi za pas, zaczyna zwiewać. Dobre jest teraz pytanie, jak ja mam się tutaj... Nie, tutaj. Tu na wprost, tak.
tu na wprost. Ale kobitka, muszę przyznać, werwę miała, tak? Od razu pod górę ja ledwo co mogłem wbiec, bo już myślałem, że nie wbiegnę pod tą górę. Ona, kurczę, od razu przez najwyższą, najwyższą górę leci, biegnie, nie patrzy. Wyszedłem za góry, ledwo ją widziałem na horyzoncie. To jeszcze w nocy, no to trzeba było się przyłożyć, tak? Bo... Właśnie, holowanie jeszcze byśmy musieli wezwać. Ja mogę tu wezwać holowanie. W samochodzie? Nie, muszę wysiąść. Także jeszcze ten samochód sobie odholujemy. Tej osoby, która mi zaczęła uciekać. Nie pachołek. Wejdź do pojazdu. Dobrze, moi drodzy. Pełnimy dalej służbę. Zadanie pośrednie mam zrealizowane. Poboczne. Pod F2 nie mam żadnych innych zadań, także tym się już nie muszę przejmować. Włączymy sobie oświetlenie, bo zaraz, kurczę, mandat od jakiegoś kierowcy dostanę, że policjant w dodatku na służbie jeszcze bez oświetlenia jeździ. To, co zauważyłem, słuchajcie, to też w tym samochodzie teraz, a propos tego samochodu. Samochód jak samochód, tak? No nie ma jakichś takich, nie ma jakichś takich odczuć, że jest coś w tym samochodzie wyjątkowego. Natomiast, no jak tam cofałem, zapewne zauważyliście, to bardzo szybko mi nabrało prędkości wsteczne. Nie wiem, czy tak jest z każdym, bo nie pamiętam. No, jeśli ledwie co pociągnę do tyłu, od razu samochód mi leci bardzo szybko, tak? I teraz do przodu, to jest jednak ta droga zmiany, tak? Zmiana kierunku. I troszeczkę to zajmuje, zanim z powrotem pojadę do przodu. Nie wiem, dlaczego akurat tak przyspieszę ten pojazd, ale... No ale tak jest. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że tak jest w sumie w każdym radiowozie, bo czy już grałem takim radiowozem, czy takim, to też zauważyłem, że te pojazdy bardzo, bardzo przyspieszają. Aczkolwiek ta fizyka tego Jeepa nie jest jakąś fizyką bardzo wyjątkową. Sygnał dźwiękowy jest identyczny, nie widzę różnicy między tym sygnałem dźwiękowym, a sygnałem dźwiękowym w innego pojazdu, którym jechałem, tylko tam jeden pojazd chyba był taki, gdzie był inny sygnał dźwiękowy. No oczywiście tam sygnał silnika motora był inny, tak? Natomiast chodzi mi tu oczywiście o sygnał dźwiękowy koguta policyjnego. Uprowadzono jedną osobę, jesteśmy akurat na miejscu i teraz pytanie, gdzie to ma miejsce? Ma miejsce tutaj, super. Akurat byliśmy w pobliżu, także szybko sobie wysiadamy, przechodzimy do broni. Ja jeszcze wam za chwilkę powiem o czymś, co zauważyłem. Police, put your hands up. Drop it. Wow, 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 wow! Co tu się, słuchajcie, stało? Co zauważyłem, to wam za chwilkę powiem, ale kierowca próbował mi tutaj, znaczy kierowca, poszukiwany próbował mi tutaj do mnie strzelić, strzeliłem kilka kul, zaczął uciekać i ponownie do mnie wymierzył. Dobra, najpierw wezmę pogotowie ratunkowe, teraz i zarówno do osoby, zarówno do napastnika, jak i do rannej osoby. Kurczę, czemu to mnie wezwało, za daleko byłem tej rannej osoby. Broń schowiemy. Teraz mi broń tutaj już nie będzie na razie potrzebna. Ale wzywamy jeszcze tutaj pogotowie do osoby rannej. Ciekawe też było tutaj ta sytuacja, słuchajcie, bo dwie kule znowu strzeliłem i koleś mi zaczął uciekać, tak? I później znowu zaczął uciekać i w pewnym momencie znowu do mnie wmierzył i znowu musiałem oddać strzał. Ja celowo wyciągnąłem tą długą broń, żeby porównać sobie, czy faktycznie ta broń była taką samą bronią, jaką miałem wcześniej. Natomiast, słuchajcie, na co chciałem wam zwrócić uwagę, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że bronie, które miałem wcześniej, nie były broniami takimi białymi. To były bronie czarne. Tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewny. Nie wiem, czy to, że ja zakupiłem broń, bo jak tam zapewne pamiętacie, był taki moment, gdzie zakupiłem broń. Czy to, że zakupiłem broń, nie spowodowało właśnie tego, że ja mam ją dostępną na służbie. Nie prywatnie, co też w ogóle dla mnie się tutaj w żaden sposób nie zgadza, no bo no... Jak no, broń służbową, żeby mieć lepszą, to ja kurczę muszę we własnym zakresie zakupić? Coś jest nie tak, tak? Jeśli zakupiłaby mi, nie wiem, policja, albo ewentualnie, nie wiem, zwróciłaby mi za tą broń, tak, którą korzystam na służbie, okej. Natomiast kupując sobie broń we własnym zakresie i móc z niej korzystać tylko na służbie, zarówno długie, jak i krótkie, troszkę to jest słabe, ale wydaje mi się, że tak to działa.
Wydaje mi się, że tak to działa, bo wydaje mi się, że właśnie broń, widzę, kierowca się bardzo spieszy. Że broń, jaką miałem, była to broń czarna. Natomiast teraz mam białą i to najprawdopodobniej uległo zmianie wtedy, kiedy odwiedziłem właśnie ten sklep z bronią. No ale słuchajcie, tego teraz już nie sprawdzę. Ewentualnie musiałbym sobie zerknąć do moich wcześniejszych odcinków, tak, zobaczyć, czy faktycznie tam jakieś związane z tym zmiany były. Czy faktycznie tą broń mam inną? Jeśli tak, no to związane jest to na pewno pewnie z tym zakupem. No słuchajcie, no jakiś powód to musi być, ale dla mnie i tak jest powód to niezrozumiały, że tam broń kupujemy, tak, bo jeśli ją kupujemy, ja powinienem ją mieć dostępną dla siebie, dla własnego bezpieczeństwa, po służbie, a nie tylko wtedy, kiedy na tej służbie jestem. Czy ja już mogę służbę zakończyć? Chyba jeszcze nie. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym miał taką informację. Aczkolwiek nie jestem pewny. Ale wydaje mi się, że jeszcze nie. Także jeszcze będę musiał tutaj troszeczkę sobie te regiony porewirować. Natomiast myślę, że mogę już się kierować w stronę wyjazdu, tak, z miasta. Bo i tak będę musiał się kierować wcześniej czy później na północ, ewentualnie na zachód bym się kierować i zachód na Śródmieście. Ale na razie póki co na północ. Natomiast, no, to co mnie jeszcze zastanawia, słuchajcie, no to przede wszystkim też czas, jaki ma miejsce właśnie w przypadku tego przebywania przestępcy za zamkniętymi drzwiami, bo jeśli my potrzebujemy nakazu, musimy się udać na komisariat. Natomiast, no, działając nawet na północ, wschód, zachód, południe, to i tak już jest troszkę czasu, które trzeba na to poświęcić. Bo jednak trzeba podjechać na Śródmieście, tak, potem nakaz, potem wrócić na inny rewir, bo jeśli tak w terenie Śródmieścia, to nie ma problemu. Podjeżdżamy sobie w miarę, tak, bierzemy nakaz, wracamy. Natomiast w przypadku takiego miejsca, gdzie jesteśmy dalej, czyli na przykład północ, południe, wschód, zachód, lub co gorsza, północny zachód, południowy wschód, co ma miejsce, wtedy trzeba przejechać przez dwie strefy, bo jeśli jesteśmy na przykład jak teraz na rewirze północny zachód, to musimy przejechać albo na północ, albo na zachód i dopiero na Śródmieście. Więc przejeżdżając sobie przez dwa rewiry, na przykład zachód Śródmieście, czy północ Śródmieście, i później wracają przez dwa rewiry, no to naprawdę można by było się spodziewać, że ta osoba już dana na przykład opuści teren, tak, czy zrobi coś osobie, która jest ranna. Wiecie co, tu mamy to miejsce blisko koło mnie, więc myślę, że ja nawet nie będę podjeżdżał tam specjalnie samochodem, tylko sobie podlecę. Chociaż nie, będę musiał podjechać samochodem. Kurczę. Nie wiem, czy ja tym samochodem wjadę przez to miejsce. Chciałem to zrobić już szybko. Wiecie co, w sumie wezmę sobie, albo inaczej, wezmę sobie ten paralizator. Zobaczymy, czy... Police, show me your hands. Kobieta... Nie, to jest w porządku. Kobieta próbowała... A czy w sumie nie próbowała odejść, ale... Bałem się, że to może być napastnik. Gdzie się może znajdować ten człowiek? Mamy punkt, ale nie widzę, gdzie się znajduje napastnik. Nawet nie wiem, czy on się gdzieś przemieszcza. Tu mamy jakąś osobę, ale... Czy to może być ten człowiek? Police, show me your hands. Teraz z parazytorem biegam tak troszeczkę ryzykownie, bo też nie mam pewności... Tak, mamy broń, ale to jeszcze nie jest chyba ta osoba. Osobę możemy aresztować. Natomiast nie jest to cel misji. Nie jest to cel misji. Jest to osoba przypadkowa, którą akurat przy okazji wyłapałem. A nie, jest to cel misji. Tak, jest to cel misji. Dobra, czyli jeszcze jedną osobę. Super, okej. Okay. Czyli teraz tą drugą osobę. No i teraz słuchajcie, pytanie, czy biec na piechotę przez cały rewir? Wiecie co, wydaje mi się, że chyba szybszym rozwiązaniem będzie jednak podjechać sobie samochodem. Mam co prawda ten samochód taki jeepowaty trochę. Może mi się uda wjechać bezpośrednio na tą górkę. Bo jeśli ja bym miał teraz przelatywać, słuchajcie, przez cały rewir, objeżdżać, troszkę mi to zajmie czasu. A jeśli udałoby mi się przez tą górkę przejechać, to by było naprawdę o wiele szybciej. Tylko jeszcze się martwię, czy ja zdążę, zanim ten klient mi opuści rewir.
bo jednego klienta złapałem, ale drugi klient znajduje się tam po prostu już przy wyjeździe na inny region. Jeśli on mi zwieje, no to niestety zdania nie zaliczę. Sygnały dźwiękowe. Dam radę wjechać tym samochodem? Dam radę! Dam radę, dobry wozik, słuchajcie. Wyższe, no, wyższe zawieszenie, także podwozie i zawieszenie. Wyższe podwozie, także mogę sobie po takich regionach jeździć. Przy okazji pozycja podejrzanego, super. Akurat dzięki temu nie będę miał, nie powinien mieć przynajmniej wątpliwości, która to jest osoba, jeśli na szybko dojadę. Ona tu powinna być, jest, jest, jest. Jest klient, sobie tutaj idzie. Także już tam pędzimy, wiecie co, sobie jeszcze wyciągnę paralizator. Może mi się uda go złapać. Czy ja tego złapanego klienta, jeśli mi on ucieka, mogę użyć paralizatora? Chyba mogę, jeśli on mi ucieka. No ale słuchajcie, on się niebezpiecznie w ogóle już zbliża do końca rewiru. No co, zwieje mi? Mam go? Mam go. Nie mam za to punktów ujemnych, więc wydaje mi się, że jest w porządku. Nie mam za to punktów ujemnych, więc wydaje mi się, że jak najbardziej to jest w porządku. Rewidujemy, mamy broń. Aj, dziadku, 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 dziadku. Jak już, kurczę, dziadku, próbujesz coś kombinować, to już kombinuj z głową, tak? Stara głupi. Ja rozumiem jakiegoś młodego łepaka, który gdzieś tam postanowił sobie dorobić. Ale stary głupi dziadek, kurczę, jeszcze nie dość, że uczestniczył w napadzie. To chyba był napad? W demolce. W demolce to jeszcze ma zarzut ucieczki, tak? Dobra, trudno. Co żeś pan naważył, będzie sobie musiał pan wypić. Dobrze, słuchajcie. Nie pamiętam dokładnie, czy już mogłem wrócić na komisariat, ale wydaje mi się, że już mogę chyba zakończyć służbę. Wydaje mi się, że już tak. Także wracamy się do radiowozu i będziemy powoli służbę sobie kończyć. Widzę, że mój poziom stresu się jest jakoś tam dziwnie, niebezpiecznie zbliża się do końca. Nie wiem, co się w sumie stanie, bo nigdy nie miałem takiej okazji tego sprawdzić, tak, jeśli ten poziom stresu mi dojdzie do zera. Więc lepiej nie będę wywoływał wilka z rasu, tylko od razu siądę do wozu i powoli będę kierował się do zakończenia mojej służby. Koniec zmiany. W sumie w dolnym lewym rogu ekranu mam nawet informację o końcu zmiany, słuchajcie. Mam nawet informację o końcu zmiany. No i ten wskaźnik jest jakby przy zerze, także wydaje mi się, że już tą zmianę mogę zakończyć. Dobra, nie ma co. Włączam sygnały dźwiękowe i tam razem nie od północy, ale podjedziemy pod zachodu, pod Śródmieście. To jest chyba Mroczny Las, tak coś mi się wydaje, region. Jeśli dobrze pamiętam, że to jest ten region. Dobrze, idziemy na sygnale, bo szybciej. I teraz tak, jak mamy tu przejechać na Śródmieście? Prościutko. Prościutko, tutaj już nie ma co kombinować. Cały czas jedę drogą główną i bez problemu już do Śródmieścia dojadę. Mogę sobie przyspieszyć, zobaczyć sobie jeszcze, jak ten samochód zachowuje się w przypadku dużej szybkości. I powiem wam szczerze, naprawdę fajnie się nawet jeździ. Zobaczcie, tym samochodem jeździ się całkiem fajnie. Nie ma takich gwałtownych ruchów. Wow, 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 wow. Nie ma takich gwałtownych ruchów jak ten samochód, którym jeździłem wcześniej, tak? Że on od razu gdzieś tam mi się zaczynał zawracać. Chociaż gwałtowniejsze ruchy ma... Nie, nie ma gwałtownych ruchów. Bardzo fajne ma ruchy, jeśli chodzi o sterowanie. Tamten samochód, jak gdzieś tam przyspieszyłem i nagle zakręciłem, od razu zaczął mi wpadać w poślizg w taki niekontrolowany sposób, tak? Nie mogę nad nim zapanować, natomiast tym samochodem bardzo fajnie możemy zapanować. Także ma ten samochód na pewno plus, jeśli chodzi o sterowanie. Tu nie mam wątpliwości, plus jest znaczący.
No i pędzimy dalej do przodu. O, proszę bardzo, 13% paliwa. Nawet nie zwróciłem uwagi na stan paliwa. Na szczęście teraz widzę, więc lecimy od razu na stację benzynową. A zatankujemy sobie paliwo. Tędy chyba podjedziemy. I później już jakoś się tutaj przekierujemy. No! Człowieku, kretynie, no jak jeździsz? No panie kochany, widzisz pan na sygnale? Nie dość, że facet, słuchajcie, nie dość, że facet zakręca, bo on chyba chciał jechać... Nie wiem, to chyba taka była sytuacja, że chciał jechać prosto, jak widział, że jechałem, chciał jeszcze, nie wiem, to uratować, tak? Znaczy, w sumie, jadąc na sygnale, nie jestem świętą krową, to ja powinienem w sumie go przepuścić, no ale jakby jeszcze przyjechał prosto, może byłaby szansa na ominięcie tego wypadku, a że on, kurczę, mi zakręcił, jeszcze na mój pas mi skręcił. Być może próbował uciec, nie liczył na to, że przyspieszał albo coś w tym stylu. Nie wiem, na co on liczył, że zjechał na mój pas i centralnie przywalił mi w maskę. Dobra, zawracamy. Ale to zawracanie, wiecie co? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Bo też jestem przyzwyczajony właśnie do takich samochodów wcześniejszych, gdzie zwroty były mocniejsze. I teraz jak zawracam, to naprawdę muszę solidnie uważać. Muszę solidnie uważać, dlatego że mogę po prostu w bardzo łatwy sposób przywalić w inny pojazd na przeciwległym pasie ruchu, bo mój samochód nie zawróci z takim kątem, z jakim bym chciał. Dobra, wiecie co, już nie będę tutaj parkował idealnie. Idziemy sobie na posterunek, zakończymy sobie służbę. Mamy tak, koniec zmiany. Zobaczymy, czy już mogłem, ale wydaje mi się, że mogłem zakończyć służbę. 3000 będzie, powinno być 3000, dokładnie. 3000 wyjście i moi drodzy, idziemy do salonu samochodowego. Nie wiem, co się jeszcze stanie, bo ten poziom stresu jakiś mam taki wyjątkowo niski, bardzo niski. Zmęczenie też, ale mniejsza o to. Chcę zobaczyć, czy już będę mógł w stanie zakupić sobie nowy pojazd. Czy już będę mógł w stanie zakupić sobie nowy pojazd? Wydaje mi się, że już będę w stanie. Mam gotówki 12 765 dolarów, także wydaje mi się, że tam chyba najtańszy pojazd, jaki mogłem sobie zakupić, to kosztował około 10 tysięcy, także my ten samochodzik sobie zakupimy i zobaczymy, co ten samochodzik mi daje. W sumie tak lecę środkiem jest, jak święta krowa. Przejdziemy sobie na chodnik. A co prawda ten salon samochodowy nie jest jakiś taki jak rozbudowany, o czym już się przekonaliśmy ostatnim razem, kiedy graliśmy, no ale przynajmniej jakiś tam wóz można kupić, tak? A skoro można, to ja się nie będę zastanawiał. Cena pojazdu 9000. Okej, nie ma problemu, co to dla mnie, słuchajcie. 9000, kupujemy ten pojazd. Aha, kolor jeszcze możemy zmienić sobie. Jaki kolorek sobie wybrać? Myślę, że biały? To jest taki ciemny. Ten szary też jest fajny, ale trójka i piątka wygląda... Zobaczcie. Trójka i piątka wygląda, jakby to był ten sam kolor. Ja nie widzę różnicy. Nie wiem, czy to było celowe, czy to przypadkowe, no ale trójka i czwórka wygląda, że to jest kolor ten sam. Wiecie co? Wydaje mi się, że chyba biały będzie taki najbardziej kolorem, który mi się podoba. Dobra, kupiono nowe auto. Uprzednio posiadany samochód został nim zastąpiony. Pojazd pojawi się w miejscu radiowozu. W miejscu radiowozu, okej. Czyli teraz co? Drugi raz oczywiście ten samochód też możemy kupić, ale mamy informację, że pojazd został zastąpiony. I teraz w miejscu radiowozu. Czyli gdzie on się teraz znajduje? Czy on się teraz znajduje na komisariacie? Wiecie co? To jest całkiem prawdopodobne. To jest całkiem prawdopodobne, ale ja już sobie podejdę na ten komisariat, bo chcę sprawdzić, czy faktycznie tym pojazdem mogę teraz wrócić do domu. Czy ja mogę się nim przejechać? Mam nadzieję, że gdzieś tutaj nie padnę na ulicy i nie będę musiał jeszcze odwiedzić szpital, tak? Bo zobaczcie, że ten poziom stresu, ja to w sumie tak nazywam poziom stresu, ale wydaje mi się, że tak to działa. No i poziom wytrzymałości jest przy zerze. Jeszcze teraz mam pasek głodu, który też już nie jest jakoś tam bardzo wypełniony.
Ale już tak, słuchajcie, chcę na siłę sprawdzić to, bo jeśli ten samochodzik już sobie nowy kupiłem, to zobaczymy, co ja mogę tym samochodem tutaj osiągnąć. Podlecimy sobie. Nie, no nie ma tutaj tego samochodu. A radiowóz miałem tutaj. No to powiem wam ciekawe. Bo pisało, że zastąpiłem radiowóz nim, ale ja tego samochodu tu nie widzę. Radiowóz stał tutaj. Samochodu nie ma. Dobra. Zrobimy tak. Wzywamy taksówkę. Na razie nie mam innego wyjścia. Podjedziemy do domu i zobaczymy, czy przed domem ten samochód czasami nie będzie stał. Czy ja go nie będę miał pod domem? Pod domem jest. Jest, słuchajcie, mój pierwszy samochodzik. Wiecie co, zanim sobie na tym samochodzik, tym samochodzikiem przejadę, to najpierw jeszcze pójdę się przespać. Prześpimy się tak konkretnie 10 godzin, tak żeby był dobrze wypoczęty. I moi drodzy, podejdziemy sobie, zobaczymy sobie, co ja dokładnie kupiłem. Centrum Śródmieście w Bieszce, na razie oczywiście wysiadamy sobie tutaj koło domu. Wychodzimy z mieszkania. No i mamy naszą pierwszą furkę. Wsiadamy do fury. Tu już nie mam informacji, że możemy coś wyciągać. No i zobaczymy, co ta fura potrafi. Klawisz L. Oczywiście, dokładnie te same parametry. Tylko zwróćcie uwagę, że co ciekawe, nawet nie pokwapiono się na to, żeby zmienić tutaj ikonę. Aha. Ciekawa sprawa, słuchajcie. Bo coś mi się stało ze sterowaniem. Nie mogę ani zahamować, ani użyć spacji, ani R-ki. Z klawiaturą u mnie wszystko jest w porządku, dlatego że... No, ciekawe. Użyłem tu klawisza V, czyli stałej kamery z tyłu, lub klawisza V, kamery odwróconej. Moi drodzy, coś się stało ze sterowaniem. Jakiś mi się tutaj pojawił bug, bo ja nie mogę teraz z tym samochodem nic zrobić. Nie mogę z niego wysiąść. Nie mogę użyć klawisza E, nie mogę użyć klawisza Q. No to powiem wam szczerze, ciekawe. Jest to naprawdę ciekawe. Wyłącz silnik, pisze mi ewidentnie R, ja nie mogę teraz nic z tym zrobić. Silnika nie mogę wyłączyć, lampę mogę wyłączyć? Też nie. Ani oświetlenia nie mogę wyłączyć. No to powiem wam szczerze, gra mnie naprawdę zaszokowała. Gra mnie zaszokowała. Ja w tym momencie już nic z tym raczej nie zrobię. Będę musiał go zastartować. Nie wiem, dlaczego tak się stało i co jest z tym spowodowane. Ani lampy wyłączyć, ani silnika wyłączyć, ani klawisz E, ani nawet sterowanie, nawet koło mi się nie obracają. Kamerę mogę ustabilizować, ale to nic też nie wpływa mi na sterowanie. Coś mi się w tym samochodzie po prostu zwiesiło. Dobra, słuchajcie, nic z tym na razie nie zrobię. To, na co chciałem wam zwrócić uwagę, to że zakup samochodu i faktycznie jazda tym samochodem nie powoduje zmiany ikony na dolnej części ekranu, gdzie mamy dalej ikonę policyjną. To jest kolejne niedopracowanie twórców. Natomiast to, że mi teraz sterowanie wysiadło, to już jest naprawdę karygodne. Kupiłem nową furę z nowego sklepu, która zapłaciłem 9000 dolarów, której nie mogę wyłączyć silnika, nie mogę użyć układu kierowniczego, hamulca ręcznego, wyłączyć świateł, nawet nie mogę z tej fury wysiąść, drzwi mi się zatrzasnęły. Moi drodzy, tym akcentem sobie chyba zakończymy dzisiejszy odcinek, zresztą i tak oczywiście już dwie służby zrealizowałem, więc i tak planowałem ten odcinek skończyć, ale no sądziłem, że troszeczkę to zrobię w innych okolicznościach, no ale gra nie pozostawi mi wyboru. Mam nadzieję, że po restarcie będę mógł normalnie już działać. Zobaczymy, czy faktycznie coś się poprawi. Ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku. Póki co, dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu gry Symulator Policji. Jeszcze na pewno będę chciał zawalczyć o tę najdroższą furę, którą można kupić, tak? A jak to wyjdzie, zobaczymy w dalszej części odcinka. Póki co... Do usłyszenia, no i do kolejnego odcinka, także trzymajcie się, cześć!